W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Przywilejni kapłani, umiłowani w Chrystusie bracia i siostry. Oto dane nam jest przez Kościół w tym roku w niezwykłej bliskości następstwa jednego dnia przeżywać uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Panny i ten piątek, który możemy nazwać tydzień przed Wielkim Piątkiem Jezusowym, Wielkim Piątkiem Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Spotyka się zatem w tym obchodzie początek i koniec. Wczoraj zwiastowanie, nowe życie, poczęte za sprawą Ducha Świętego w łonie Najświętszej Maryi Panny, a dziś Ewangelia i wspomnienie, w którym przeżywamy to, co Matka Najświętsza przeżyła stojąc pod krzyżem, gdy patrzyła na koniec ziemskiego życia Jezusa. W obliczu tego, co daje nam Kościół, rozważmy zatem te dwie ważne sprawy. Po pierwsze, Matka Boża podczas swojego zwiastowania otrzymała wszystko, co tylko otrzymać może człowiek. Wszystko, to znaczy Boga samego. I ta bolejąca matka na koniec swojego życia oddała wszystko, co miała. A zatem oddać wszystko, co się ma. Cóż to oznacza? A druga sprawa, którą zachęcam, byśmy rozważyli wspólnie, to słowa z Ewangelii, które powiadają, że kto wszystko odda, stokroć więcej otrzyma i życie wieczne posiądzie. Zacznijmy od tego, cóż to oznacza oddać wszystko. Nasz Pan Jezus Chrystus pouczył kiedyś uczniów, kiedy siedzieli naprzeciw skarbony świątynnej, tymi słowy. Zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało. Ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie. Ewangelia świętego Marka podaje nam, że wielu bogatych wrzucało wiele, a uboga wdowa wrzuciła tylko dwa pieniążki. W tym obrazie niezwykłej niewiasty, którą Jezus tak wynosi ponad wszystkich, choć była najbiedniejsza i zostawiła w skarbowni wszystko, co miała, możemy widzieć zapowiedź tej, która pod krzyżem rzeczywiście odda wszystko. Nie tylko w tym porządku duchowym, nie tylko w porządku, który możemy opisać miłością matki do syna, ale również w tym ludzkim porządku, bowiem wdowa Maryja, utraciwszy swego jedynego syna, pozostała również po ludzku na tym ziemskim świecie po jego śmierci zupełnie sama, pozbawiona jakiejkolwiek opieki wedle tych zwyczajów, które tam panowały, jako ta wdowa, która nie miała nikogo, była bardzo uboga, ale ze względu na chwałę Bożą nie wahała się oddać wszystkiego. A zatem ta wdowa zapowiada wydarzenie spod krzyża, a to wydarzenie spod krzyża staje się dla nas wzorem, aby nie oddawać Panu Bogu to, co nam zbywa, to, co nam zostaje w życiu, ale według tego, co od zawsze powiada i wymaga od nas Pan Bóg, abyśmy Mu dawali to, co najlepsze, abyśmy dawali Mu ze swoich pierwocin. A czyż my dajemy Panu Bogu pierwociny naszego czasu, naszych sił, naszych uczuć, naszych zdolności, pierwociny siebie, czyli to wszystko, co w nas najlepsze? Czy raczej bierzemy to dla siebie, a Panu Bogu, jak coś tam zostanie,
no to może mu się dostanie. Oddać wszystko, to oddać to, co najlepsze, to, co najpiękniejsze, to, co najszlachetniejsze. Jemu się tylko należy. I każdy, powiada Pan Jezus w Ewangelii świętego Marka, kto dla imienia mego opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność. Cóż te słowa oznaczają? Te słowa bynajmniej nie są zwolnieniem nas z naszych obowiązków stanu, ale właśnie te słowa wzywają nas, byśmy nigdy nie utracili właściwej hierarchii w działaniu. Byśmy nigdy nie mieli żadnego prawa czy wymówki, by usprawiedliwiać się tą czy inną potrzebą, ażeby Pana Boga zepchnąć w kąt swojego życia. By zrozumieć ową mnogość darów, które Pan Bóg przygotował nam, o czym święty Paweł mówi, iż cierpień tego świata w żaden sposób nie da się porównać z chwałą, która nas czeka, odnieśmy się do ikonografii Najświętszej Maryi Panny. W tych przesłaniach ikonograficznych przez wieki artyści, którzy jeszcze w dawnych czasach słuchali się wybitnych teologów, którzy programowali zawsze to dzieło artystyczne, które miało być wykonane. W tych dziełach średniowiecza doniośle widać głębokie przesłanie. I w tak zwanym nurcie pięknych Madonn zawsze oprócz tego piękna Najświętszej Maryi Panny, wszystkich królewskich przywilejów, które posiada, pięknego dziecięcia, które trzyma na swych rękach, są również znaki i zapowiedzi dzisiejszego święta. Owszem, możemy odczytywać te najbardziej popularne, ale jest taki jeden symbol w ikonografii maryjnej, który często umyka naszej uwadze, a który doskonale obrazuje te słowa ewangeliczne: kto wszystko odda, stokroć więcej otrzyma. A tym symbolem są perły, które często towarzyszą Maryi w jej biżuterii. Nie są one jej dane dla ozdoby, ale perły, które w całej kulturze zachodniej zdobyły bardzo, bardzo szeroką symbolikę, bowiem mówiono o tych perłach, że to łzy Afrodyty. Mówiono o nich, że ten klejnot pośród wszystkich klejnotów, perła królowa klejnotów, to krople rosy wypełnione światłem księżyca. Ale perła to także symbol mistyki, doskonałości. To również bogactwo, władza i wielka godność. Juliusz Cezar nakazał, ażeby perły noszono tylko przez władców, imperatorów. Nie przysługiwały one nikomu innemu. Także w Imperium Brytyjskim perły mogła nosić tylko rodzina królewska, bowiem ze wszystkich darów natury zdawała się być perła zawsze najszlachetniejszym klejnotem, z tegoż powodu, iż nie wymagała już żadnej dodatkowej obróbki, szlifowania, ale zachwycać się nią można było taką, jaką z mądrości Bożej otrzymaliśmy ją w wyniku działań natury. I w ikonografii maryjnej ta perła zbiera wszystkie znaczenia i całą symbolikę i wyraża najdonioślejszą prawdę o tym, że Maryja jest królową i jest królową boleściwą. Dlatego, iż ludzie średniowiecza doskonale znali starożytne dzieła i czytali Pliniusza Starszego i jego historię naturalną, w której zapisane jest, iż małże w morzu otwierają się podczas sztormów i burz. Wtedy rodzą się perły. I dlatego też ikonografia maryjna używa tego znaku, aby powiedzieć, iż perła jest symbolem wielkiego rozdarcia, cierpienia, bólu,
niepewności, strachu, rozpaczy. Ale to tylko widać na wierzchu. Tam, na dnie oceanu, rodzą się perły. Stąd też komentarzem do tego znaku ikonograficznego jest chyba najlepsze są słowa z pierwszej księgi Samuela, kiedy to prorok Samuel ma wybrać na króla Dawida, choć nie spełnia on żadnych zewnętrznych kryteriów, które by właśnie to jego miały uczynić królem nad Izraelem. I wtedy Pan Bóg mówi do proroka takie słowa: nie tak bowiem widzi człowiek, jak widzi Bóg. Bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu. Pan natomiast patrzy na serce. Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny to ten moment, w którym ziarenko wpada do małży i zaczyna ją podrażniać. To niedługa zapowiedź Symeona, iż miecz boleści rzeczywiście przeszyje jej serce. Ale z tego jej życia, w którym towarzyszyła najdoskonalej naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, w jego trudnej, błogosławionej ziemskiej pielgrzymce aż po krzyż, rodzi się perła, która zakryta dla oczu ludzkich, widzących tylko dramat krzyża, tam pod krzyżem objawia się światu w sercu Maryi. Nasze życie, czyż nie powinno przypominać tej drogi? Kiedy przyjmujemy wolę Bożą jako Maryja w dzień zwiastowania, to prawdziwie to ziarenko piasku wpada w nasze życie i rozpoczyna się droga krzyżowa, jeśli prawdziwie tę wolę Bożą przyjmujemy. Możemy się zrazić, możemy się wystraszyć, możemy być przejęci ową burzą, sztormem i rozbłyskami, które mogą nawet oślepiać. Ale tylko wtedy i w naszej duszy narodzą się perły. Symbol królewskiej godności, symbol najwyższych przywilejów, symbol władzy, czystości, uczestnictwa w dziedzictwie, w królestwie. Z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 13. Pan Jezus mówi: bo podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.